Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj jesteśmy dla Was w Łodzi, gdzie dzisiaj rozpoczyna się piąta już edycja Porsche Parade. Porsche Parade to wydarzenie, na które miłośnicy, właściciele samochodów marki Porsche mogą zebrać się w jednym miejscu, zaprezentować swoje auto, nawiązać nowe znajomości i wziąć udział w różnych wydarzeniach, które przygotowali dla nich organizatorzy dzisiejszego i jutrzejszego eventu. Ten event trwa w sumie 2 dni i dzisiaj będziemy raczej prezentować samochody tu w Łodzi, ale też za kilka godzin w katowickim spotku. Natomiast jutro czeka na nas mnóstwo, w tym sportowych emocji, bo po drodze na sam szczyt, czyli do Karkonoszy, odwiedzimy też Silesia Ring i będziemy mogli przejechać się sportowymi samochodami w ich naturalnym środowisku, czyli na torze. Przez te 2 dni będziemy relacjonować dla Was te wydarzenie. Zapraszam. Na plac przed łódzką manufakturą przybyło około 100 samochodów. Wiele osób przyjechało z rodziną, chociaż dla niektórych samochód jest już pełnoprawnym członkiem rodziny. Zainteresowanie było ogromne. Już jedno Porsche na ulicy wywołuje zachwyt, a niemal setka na jednym parkingu tym bardziej. Organizacja była na najwyższym poziomie. Pilnowano, by parkowano precyzyjnie, kierowano następny do rejestracji, gdzie każdy uczestnik musiał zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i obiecać, że będzie jeździć ostrożnie. Następnie każdy samochód otrzymał swój numer boczny wraz z oznaczeniem koloru grupy. Po krótkim przywitaniu i odprawie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie, po czym można było ruszać w drogę. Wyprowadzenie i przeprowadzenie przez miasto tylu samochodów wymagało sporego zaangażowania nie tylko ze strony organizatorów, a także od pomagającej w całym wydarzeniu policji, dzięki której w trybie priorytetowym przejechaliśmy przez Łódź. Jak widać, nie trzeba mieć Porsche, aby poczuć ducha tej marki. Fiat próbował wtopić się w tłum. Dość dziwnie się czułem, pokonując skrzyżowanie na czerwonym świetle, oby mi tak nie zostało. Proszono nas o dyscyplinę, aby do Katowic dotrzeć w miarę punktualnie. I udało się. Moi drodzy, po kilku godzinach podróży dotarliśmy z Łodzi do Katowic. Jesteśmy w całym składzie pod katowickim spotkiem i to, co tu na nas czekało, utwierdza mnie w przekonaniu, że Porsche to nie jest tylko marka dla osób, które stać na Porsche. To nie jest taka zamknięta, hermetyczna marka. To jest społeczność osób też, które o Porsche marzą, które znają historię marki, które znają każdy model i każdą jej odmianę. I to widzę właśnie teraz na placu, który znajduje się za mną. Ta godzina 17.30, kiedy mieliśmy tu dotrzeć, chyba została nieco lepiej zakomunikowana na Facebooku i Instagramie niż początek dzisiejszej imprezy w Łodzi, dlatego że tutaj czekało na nas wiele osób. To jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego my tu stojemy samochody marki Porsche. Czasem piszecie w komentarzach, no przecież ten, kogo na to stać i tak, to przyjdzie i kupi. Ale to właśnie dzięki takim testom coraz więcej osób może poczuć magię Porsche i dlatego takie spotkanie to nie jest tylko spotkanie właścicieli Porsche, ale wielbicieli Porsche. I widzicie sami za moimi plecami, tych wielbicieli nie brakuje. Pogoda dopisała, atmosfera jest fantastyczna. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia udaliśmy się w kierunku hotelu. Ku naszemu zaskoczeniu organizator zapewnił wszystkim miejsca przed hotelem, a miasto zgodziło się nie pobierać od nas opłat za parkowanie. Szczerze mówiąc, mieliśmy obawy, bo 100 samochodów Porsche pod jednym hotelem to wygląda lepiej niż w Monaco, ale organizatorzy zadbali o takie szczegóły. 12 ochroniarzy kursowało tu, nawet sprawdzaliśmy z okien hotelu, kursowało tu non-stop, świecąc latarkami, aby ktoś nie przyszedł i nie wiem, podrapał przypadkiem, czy może nawet nie przypadkiem, jak ostatnio w Krakowie u nas w redakcji samochodów. Oprócz tego przyjechała ekipa i umyła wszystkie samochody i to mi się podoba, to jest taki magiczny parking. Przyjeżdżasz, zostawiasz samochód zakurzony, rano przychodzisz, samochód się błyszczy. To mi się podoba. Tor Silesia Ring, siedziba Porsche Driving Experience, był naszym kolejnym celem. Tutaj spędzimy cały dzisiejszy dzień. Uczestnicy parady powoli się zjeżdżali. Kiedy większość już była obecna, nastąpiła szybka odprawa i przedstawienie dzisiejszych atrakcji. Poznaliśmy też kadrę instruktorów, którzy czuwali nad naszym bezpieczeństwem. Pierwszą aktywnością była możliwość jazdy różnymi modelami Porsche dostarczonymi przez organizatora. Podzielenie na grupy, losowaliśmy samochody. Każdy skryciek trzymał kciuki, aby wylosować inny model niż ten, który przyjechał.
Tak się zastanawialiśmy, w jaki sposób wylosujemy, które auto będzie dla nas podczas tego road trip. W końcu przyjechaliśmy tu Cayennem, baliśmy się, że dostaniemy znów Cayenne. Na szczęście jest zmiana. Wylosowaliśmy takiego oto czarnego, cały czarny, tylko zaciski są czerwone. Nawet popatrzcie, jakie są wyplakowane opony. Wszystko przygotowane, żeby robiło dobre wrażenie. Jest to Macan wersji turbo, więc cóż, też bidy nie ma. Wsiadamy. Zaczynamy, tak jak mówiłem, od jazd po drogach publicznych. Nasz Macan jest w sumie nawet słabszy od auta, którym przyjechaliśmy, czyli Cayenne S, ale to jest mniejsze, zgrabniejsze auto, więc wrażenie powinno być nieco bardziej sportowe, paradoksalnie. Poza tym jest to zupełnie inne zestrojenie zawieszenia, więc może być całkiem ciekawie. Natomiast rozbawiła nas wskazówka zasięgu, bo samochód jest zatankowany oczywiście do pełna, a więc zasięg tutaj mamy 194 cm. Kilometry. Słuchajcie, starajcie do, się przynajmniej teraz nie odjeżdżać. Do południa wystarczy. Za bardzo, żebyśmy... Później nastąpiła chyba najbardziej oczekiwana przez wszystkich część programu, a mianowicie jazda po torze. Moi drodzy, zmieniamy tonację, zmieniamy humor, zmieniamy tempo nagranie. Otóż poprosiliśmy, żeby przed wjazdem na tor nasze samochody, które dostaliśmy od Porsche na dojazd tutaj, czyli Cayenne, zostały podmienione na coś bardziej takiego torowego, więc dostaliśmy GTS-a, Targa, czwórka, więc tylko się cieszyć jazdą. Za chwilę wyjeżdżamy, zademonstruję jeszcze, jak tutaj się składa dach i możemy za chwilę jechać. Auto jest na PS4S, więc będziemy tutaj się kleić do asfaltu, dokładnie tak, jak już miałem okazję wcześniej testować się z Mercedesem. Pokażę tylko jeszcze jedną ciekawą rzecz. A, może jeszcze przygazówka. A nie, przygazówka za chwilę. A teraz pokażę ciekawą rzecz. Patrzcie na tą kreskę na masce. Nie taką kreskę, jaką pomyśleliście. O, tutaj. Myśleliśmy, że taki złośnik z Krakowa przyszedł, który nam podrapał CHR-ę i tutaj też zostawił swój podpis. Ale nie, auta są oklejone, folia jest z przodu i chroni lakier przed kamyczkami i innymi, że tak powiem, nieprzyjemnymi wydarzeniami, więc samochody są tutaj odpowiednio zabezpieczone. Ale najważniejsze zabezpieczenie samochodów jest oczywiście dokładnie pomiędzy kierownicą a fotelem, więc oczywiście będziemy się dobrze bawić, ale będziemy też uważać. A teraz przygazówka, obiecana. Ustawiliśmy tu ekran, aby widać było prędkość, zużycie paliwa, ale też maksymalne przyspieszenie poprzeczne, wzdłużne, więc zobaczymy, jakie parametry uzyskamy jeżdżąc tym samochodem, po tym torze, na tych oponach, na tym paliwie, przy tej pogodzie i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze zapoznawcze okrążenie jest dosyć spokojne. Organizatorzy ułatwili nam tutaj orientowanie się na torze, bo są ustawione odpowiednie pachołki, które pokazują, gdzie należy hamować, jak należy pokonywać poszczególne fragmenty. Także mam nadzieję, że dobrze pojechaliśmy. Chyba tak. Przed nami samochód przed chwilą zjechał do boksów, a wcześniej było to poprzedzone jakimś okropnym tempem, więc cała reszta grupy odjechała bardzo daleko, co mi się w zasadzie podoba, bo dzięki temu mogę teraz trzymać takie tempo, jakie mi pasuje, doganiając zupełnie legalnie, nikt nam tego nie zarzuci, całą naszą grupę. Jest cudownie. To jest ta długa prosta, na końcu której musimy bardzo mocno hamować, dlatego są aż cztery pachołki, żeby nikt tego nie przeoczył. No, hamulce w tym samochodzie są znacznie lepsze niż przewidują organizatorzy, bo tu jest naprawdę dużo miejsca na wyhamowanie, ale zakręt na końcu po tej długiej prostej, ona ma ponad 700 metrów, jest tak ciasny, że zrozumiałe jest, że chcą wyhamować wszystkich, żeby nie było żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Nawiasem mówiąc, kolumnę prowadzi w Porsche GT3 Michał Kościuszko, znany nam dobrze
z Krakowa i z krakowskiego motoparku. Muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem toru. To jest po prostu tor, o którym możemy mogliśmy marzyć w Polsce i to jest, prawda? Coś, co pozwala wykręcić 200 km na godzinę na prostej. Coś, co ma takie sekwencje szykan, które wymagają naprawdę techniki. Coś, co... O, 203 miałem. A mówili, że 203 mają tylko Turbo S-y. Znaczy ponad 200 mają tylko Turbo S-y. W każdym razie po tym torze jeździ się z przyjemnością, bezpiecznie, z dużo przestrzeni. Można by było się nawet wyprzedzać, oczywiście na tego typu evencie nic takiego nie może mieć miejsca, ale to jest dokładnie to, czego potrzebujemy i niedaleko Krakowa. A poza tym, no cóż, samochód jedzie jak po sznurku, jest jak przyklejony. Czasem nawet nie dohamowuję i po prostu skręcam kierownicę i czekam na wrażenie, co się wydarzy. Piszczą opony, wkręcają tam, gdzie trzeba, auto jedzie jak po sznurku. Można się tym bawić, nie dohamowując, sprawdzając granice tego samochodu, a one okazują się być jeszcze trochę dalej i jeszcze trochę dalej. I wcale nie trzeba dużej prędkości, wystarczy właśnie wkręcić się w zakręt nieco szybciej niż organizator przewidział i okazuje się, że auto i opony są na to gotowe. Przy okazji na którymś zakręcie na ostatnim okrążeniu udało mi się poprawić o 1/100 przeciążenie poprzeczne, więc mamy 1,16. Jazda torowa podzielona była na dwa etapy i ta część programu trwała najdłużej i nie ma się czemu dziwić, bo w końcu właściciele samochodów mogli poczuć się w takim środowisku, w jakim ich pojazdy czują się najlepiej. Organizator zapewnił też możliwość przetestowania terenowych właściwości modelu Cayenne. Byliśmy pod wrażeniem. Kolejna trasa przed nami. Teraz udajemy się do Szklarskiej Poręby, gdzie cała impreza ma się zakończyć. Po dotarciu na miejsce i zaparkowaniu samochodów, które znów zrobiły odpowiednie wrażenie, mieliśmy chwilę na odpoczynek po tak emocjonującym dniu. Moi drodzy, to były dwa dni pełne emocji. Zaczęliśmy wczoraj rano w Łodzi, budząc centrum Łodzi rykiem silników. Następnie kilka godzin później, późniejszym popołudniem właściwie, już zwiedzaliśmy katowicki spodek i poznawaliśmy historię tego niezwykłego miejsca, jak również mieliśmy okazję spotkać się z wieloma fanami. Ale to wszystko tak się zatarło, jakby było już kilka dni temu, dlatego że dzisiejszy dzień był naprawdę pełen emocji. Spędziliśmy go prawie przez 6 godzin, 7 godzin. Byliśmy na Silesieringu, czyli w miejscu, gdzie mogliśmy przetestować sportowe samochody na sportowych oponach w bardzo specjalnym miejscu, zupełnie nowym torze wyścigowym, nowym punkcie na mapie sportów motorowych w Polsce. I tam emocji oczywiście nie zabrakło i to sprawia, że wydaje się, że ta impreza trwa już bardzo, bardzo długo. Ale to jeszcze nie był koniec. Po opuszczeniu toru pojechaliśmy jeszcze do Wałbrzycha, gdzie w Zamku Książ mogliśmy się rozejrzeć. Ja tam byłem po raz pierwszy raz i było naprawdę ładnie. Natomiast piątą edycję Porsche Parade kończymy w Szklarskiej Porębie, gdzie jak widać zaparkowane są wszystkie samochody, 100 załóg i również tak jak we wszystkich miejscach, gdzie byliśmy wcześniej, mieliśmy okazję zaparkować wcześniej. Między autami chodzi mnóstwo osób, które oglądają, robią zdjęcia, dyskutują i marzą o takich samochodach. I chyba o to chodzi w takim evencie, żeby nie tylko właściciele samochodów mogli się spotkać, ale też fani i sportów motorowych, i właśnie marki Porsche mogli zobaczyć tyle tak różnych samochodów w jednym miejscu. Chciałbym podziękować Porsche za zaproszenie mnie na ten event, na to wydarzenie. I cóż, zapraszam Was do kolejnych filmów. Myślę, że marka Porsche jeszcze nie raz zagości na naszym kanale.